Witam wszystkich, a szczególnie gospodarzy, czyli pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej na naszym kolejnym rocznicowym spotkaniu. Na spotkaniu, które obchodzi już siódmą rocznicę powstania Zakładu Aktywności Zawodowej. Chciałbym w imieniu pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej swoim także bardzo serdecznie przywitać gości, którzy nas dzisiaj zaszczycili swoją obecnością. Witam przedstawicieli Urzędu Miasta na czele z panem prezydentem Waldemarem Sową. I zastępcą prezydenta panem Danielem Wawrzyczkiem. Witam przedstawicieli Rady Miasta na czele z panem przewodniczącym Piotrem Kosztyłą. Witam bardzo serdecznie dyrektorów, kierowników jednostek i instytucji miejskich. Witam komendantów miejskich służb, policji i straży pożarnej. Ale witam także gości spoza ŻOR, a dzisiaj mamy jednego takiego gościa ważnego, który bardzo skrupulatnie, tu właściwego słowa używam, z nami współpracuje, a mianowicie witam bardzo serdecznie przewodniczącą Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Rybniku, panią Beatę Podlesią. No i oczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, witam także pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej. Szanowni Państwo, siódmy rok działalności zakładu. Czas od września zeszłego roku do września tego roku, powiedziałbym, to był taki czas dosyć pracowity i efektywny. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze udało nam się uruchomić nowe działalności gospodarcze związane z podpisaniem porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta, Komendą Powiatową Policji, a Zakładem Aktywności Zawodowej w zakresie obsługi monitoringu miejskiego. Drugą nową działalnością od tamtego roku, a dokładnie od grudnia, to jest na zlecenie Urzędu Miasta prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor. To zaowocowało tym, że udało nam się utworzyć 8 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i 3 pełnosprawnych. W tym czasie także udało nam się zrealizować parę przedsięwzięć takich inwestycyjnych, dosyć ważnych. Wybudowaliśmy wiatr dla potrzeb placu piknikowego, a także pracowni ogrodniczo-stolarskiej. Wyremontowaliśmy w zasadzie strych, gdzie na ulicy Bażanciej udało nam się przygotować naprawdę na bardzo wysokim poziomie szatnie dla naszych pracowników. Udało nam się rozbudować rehabilitację i to w sposób znaczny, także dzisiaj z tej rehabilitacji w 2, a w zasadzie już w 3 pomieszczeniach będzie mogło korzystać około 15 osób jednorazowo. Udało nam się wybudować windę, która łączy gastronomię z jej magazynem na piętrze, z której możemy także korzystać dla zupełnie innych celów. Udało nam się całe pierwsze piętro Zakładu Aktywności Zawodowej objąć klimatyzacją. Wszystkie pomieszczenia, które tam się znajdują, są sklimatyzowane, czyli warunki pracy osób niepełnosprawnych, a tam dużo czasu spędzają, są bardzo dobre. Kolejna rzecz, taka ważna, to przeprowadziliśmy dosyć poważne zmiany organizacyjne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zakładu, bo ta ilość i ten zakres działalności gospodarczej zaczął nas niestety troszkę przerastać. Ten ostatni okres czasu to także temu poświęcona praca. Cała organizacja wewnętrzna zakładu jest w trakcie zmian, ale jeżeli chodzi o te zmiany organizacyjne, to wyraźnie widać, że w naszej pracy ten główny nacisk jest na działalności gastronomicznej, która jest takim najważniejszym elementem naszej działalności gospodarczej, bo to na tych ponad 90 pracowników, to aż 40 to są osoby, które zajmują się działalnością gastronomiczną. I tutaj została podjęta decyzja o utworzeniu 2 nowych stanowisk
w zakładzie aktywności zawodowej. Czuję się teraz lepiej i luźniej, bo nareszcie mam zastępcę. A tym zastępcą została, zastępcą dyrektora została pani Anita Wawoczyn. Także gratulujemy pani Anito. A pan Alan Klinger przejął kierownictwo całej gastronomii. Pan Alan Klinger został głównym specjalistą do spraw gastronomii i szefem kuchni. Ostatnim elementem, który udało nam się zrealizować w tym roku, to proszę państwa, utworzenie spółdzielni socjalnej. Udało nam się szczęśliwie ten temat doprowadzić do końca i zgodnie z decyzją pana prezydenta w najbliższy wtorek ta spółdzielnia socjalna zostanie oficjalnie powołana. I teraz proszę państwa, powiem tak. 7 lat działalności Zakładu Aktywności Zawodowej to w sumie, jeżeli do pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej dodamy te osoby, które zostaną w miesiącu listopadzie zatrudnione w spółdzielni socjalnej, to jest proszę państwa 104 miejsca pracy, które powstały w przeciągu tych 7 lat. Z tego 75 miejsc pracy to są miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, a 29 miejsc pracy to są miejsca pracy dla osób pełnosprawnych. Więc uważam, że jest to spore osiągnięcie jak na ten okres czasu. Zakładam, że w przyszłym roku, jak spółdzielnia socjalna się rozwinie, to przynajmniej ta ilość wzrośnie o kolejnych 10 miejsc pracy. I czym zakończyliśmy ten rok? Zakończyliśmy go takim bardzo fajnym elementem, a mianowicie 7 września w Katowicach na regionalnej gali konkursu lodołamaczy zdobyliśmy statuetkę lodołamacza w kategorii rynku chronionego. Tych statuetek w skali całej Polski zostało rozdanych 14 w rynku chronionym. Myśmy uzyskali jedną. Wczoraj byliśmy wprawdzie w Warszawie, bo tam zostaliśmy zaproszeni przez żonę pana prezydenta na Zamku Królewskim. Było to podsumowanie. W naszej kategorii zwyciężył zakład, który działa na rynku od 20 lat. Zakłady przetwórstwa warzywno-owocowego Orzech. Także my jeszcze musimy trochę lat popracować, aby zdobyć nagrodę na szczeblu centralnym. Ale chciałbym przeczytać to, co napisano w tym dyplomie, który otrzymaliśmy, bo do tego jest taka bardzo ładna statuetka, a napisano tak. Kapituła konkursu regionalnego śląskiego przyznaje pierwsze miejsce w kategorii zatrudnienie chronione Zakładowi Aktywności Zawodowej, Zakładowi Produkcyjno-Usługowemu Wspólna Pasja Wżora za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły działalność zakładu na polu rehabilitacji zawodowej społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. Także bardzo się cieszymy z tego, ponieważ to jest takie podsumowanie tej naszej 7-letniej działalności. Ale proszę państwa, powiem tak, że tego typu nagrody, a niektórzy mówią, że to jest taka nagroda nawet ważniejsza niż odznaczenie państwowe, bo to jest nagroda, która mówi o tych działaniach, które są podejmowane na rzecz środowiska, którym jest szczególnie trudno. Ale tej nagrody, proszę państwa, by nie było, gdyby nie było pewnej wspólnej pracy. I teraz chciałbym przynajmniej w 3 kierunkach skierować słowa podziękowania. Po pierwsze, dziękuję pracownikom Zakładu Aktywności Zawodowej. Niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym. Niepełnosprawnym za to, że chce wam się coś w tym życiu zmieniać, że chcecie się kształcić, chcecie uzyskiwać nowe umiejętności, nowe kwalifikacje. Pracownikom pełnosprawnym, a głównie kadrze, która ze mną jako z dyrektorem lekko nie ma, ale powiem tak. Isaac Newton wypowiedział kiedyś takie słowa, że ludzie budują za dużo murów, a budują za mało mostów. I kadra zakładu swojej pracy stara się jakby przeciwstawiać temu, co powiedział Isaac Newton. Czyli starają się w sposób zespołowy burzyć te wszystkie mury i, proszę państwa, budować te mosty pomiędzy środowiskiem osób niepełnosprawnych
i osób pełnosprawnych. Drugi kierunek moich podziękowań to podziękowania pod adresem władz miasta. Podziękowania w stosunku do pana prezydenta Waldemara Sowy i jego współpracowników, w stosunku do pana Piotra Kosztyły, przewodniczącego Rady Miasta i radnych. Ponieważ dzięki decyzjom, które zapadły o powstaniu zakładu, dzięki tworzeniu pewnego klimatu w mieście do tego, aby te problemy osób niepełnosprawnych rozwiązywać, to dzięki właśnie takim działaniom i takim decyzjom my mieliśmy możliwość się rozwijać i wydaje mi się, że tą szansę wykorzystaliśmy. Także bez tych decyzji dzisiaj na tej sali byśmy się nie spotkali. I trzecie kierunek słów podziękowań chciałbym skierować w kierunku wielu żorskich instytucji, które nam w tych działaniach pomagają. Jak pamiętacie, 4 lata temu podpisaliśmy takie porozumienie, które ma służyć temu, aby wspólnie pracować na rzecz osób niepełnosprawnych i tych osób, które takiego wsparcia i takiej pomocy potrzebują. Pod tym porozumieniem znalazło się 14 podpisów, 14 instytucji to podpisało. Ale to nie tylko te instytucje, które się pod tym podpisały, włączyły się w ten cały proces i tą całą pracę, ale także wiele innych. Natomiast wydaje mi się, że są takie 3 instytucje, o których powiedziałbym, że chciałbym im szczególnie podziękować. I po pierwsze, te słowa podziękowania chciałbym skierować na ręce pani dyrektor Aleksandry Adamczyk. W podziękowaniu kierownictwu i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wspólne działania, szczególnie w zakresie tej rehabilitacji społecznej, za to, że stwarzacie nam możliwości i warunki docierania do ludzi, które tej pomocy potrzebują, a w ostatnim czasie także do osób starszych dzięki działalności Domu Seniorów. Drugi kierunek tych podziękowań to podziękowania na ręce pani Małgorzaty Celewańskiej, zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, bo muszę powiedzieć, że udaje nam się bardzo wiele wspólnego zrealizować w zakresie tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, bo w ostatnich latach tak naprawdę co rok ta ilość tych pracowników przyrasta. I trzecia instytucja, której chciałbym podziękować, to jest taka troszkę inna instytucja niż te poprzednie, które wymieniłem, ponieważ to są nasi żorscy strażacy. Tak ochotnicy, jak i zawodowcy, którzy zawsze nam pomagają, kiedy tego potrzebujemy, a to się dosyć często zdarza, szczególnie wtedy, kiedy organizujemy duże imprezy. Zawsze są pomocni, zawsze są w stanie nas wesprzeć i pomóc. I to te słowa chciałem skierować podziękowań na ręce młodszego brygadiera pana Mirosława Wieczorka, a także na ręce naszego pracownika, szefa od strażaków ochotników Mirka Orłowskiego. Także bardzo dziękuję tym wszystkim, których wymieniłem, a tych, których nie wymieniłem i mogą się czuć urażeni, przepraszam. Ale dziękujemy wszystkim, bo pewnych rzeczy byśmy nie zrealizowali, jeżeli chodzi o działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, gdyby nie ta miejska współpraca i takie nastawienie i taki odpowiedni klimat do rozwiązywania tych problemów. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy to dalej tak skutecznie realizować. Szanowni Państwo, zawsze przy okazji tych rocznicowych spotkań staramy się podziękować, pogratulować naszym pracownikom, którzy w ostatnim okresie czasu podjęli działania w kierunku podniesienia swoich kwalifikacji. Jeśli Państwo pozwolicie, zawsze robimy to w formie listów gratulacyjnych. Takie listy gratulacyjne także dzisiaj wręczymy. Na kierunku rachunkowość, uznanie dla rzetelnej pracy, wytrwałości w godzeniu licznych obowiązków oraz ambicji w dążeniu do doskonałości dla pana Dariusza Klotkowskiego. Z okazji zdania egzaminu maturalnego dla pana Wojciecha Dominiaka.
gratulacyjny z okazji ukończenia kursu zawodowego na kwalifikację T6 w zawodzie kucharz, sporządzanie potraw i napojów oraz zdobycia kwalifikacji dla Kazimierza Dziopa. Na kwalifikację T6 w zawodzie kucharz dla pana Michała Karpowskiego. List gratulacyjny z okazji ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i uzyskania średniego wykształcenia dla pani Edyty Tomaszczyk. Edyty, ale postaramy się to wręczyć przy innej okazji. Proszę Państwa, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że nie wystarczy coś zrobić, bo to takie czasy, gdzie to, co się zrobi, a szczególnie jak się zrobi coś dobrego, to jeszcze trzeba niestety sprzedać. Akurat w tym roku mieliśmy taką sytuację, że realizowaliśmy dwie dość istotne sprawy, a mianowicie po pierwsze staraliśmy się o utworzenie spółdzielni socjalnej, a to wymagało ogromnej pracy, zebrania bardzo wielu dokumentów, przygotowania tych dokumentów, a potem trzeba było to jakoś zebrać. Przy tym trzeba było wykazać się ogromną inwencją i kreatywnością, żeby to potem przelać na papier, żeby z tego był pozytywny efekt, a taki efekt został osiągnięty, bo w zasadzie to, co wnioskowaliśmy, otrzymaliśmy wszystko. I drugie to to, aby wystartować w konkursie Lodołamacze, no też trzeba było parę słów na papier przelać zgodnie z zaleceniami komisji konkursowej. Można by powiedzieć tak, że każdy za to, co robi, dostaje pieniądze w formie wypłaty, ale akurat w tych przypadkach była potrzebna ta kreatywność, takie, że tak powiem, inne podejście do tego. I tą osobą, która to przygotowała, pracowała nad tym, jest pani Dominika Świtała, której bukietem kwiatów chciałem za to podziękować. Zanim oddam głos gościom, którzy ewentualnie chcieliby zabrać głos, chciałbym jeszcze złożyć życzenia w imieniu Was wszystkich, na pewno pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, ja przypuszczam i gości, jednemu z naszych gości, ponieważ ten gość ważny dla nas, a tym gościem jest pan prezydent Waldemar Sowa, w takim plebiscycie czy konkursie, różnie to możemy nazwać, który został przeprowadzony na skalę ogólnopolską przez magazyn White Story oraz Gazetę Wyborczą, a także inne media, znalazł się w grupie osób, które zostały wyróżnione tytułem lidera z powołania. A te osoby to, proszę Państwa, menadżerowie, to osoby, które kierują miastami i gminami, gospodarzy i tych miast i gmin, a także, jak to zapisano, osoby, które charakteryzują się wyjątkowym zaangażowaniem. My życzymy panu prezydentowi, żeby mu nie zabrakło tego zaangażowania i tych wielu pomysłów i takiego innowacyjnego spojrzenia na to, co powinno się w takich jednostkach jak miasto na prawach powiatu dziać. No ktoś powie, nie robimy tego bezinteresownie, bo jak się miasto będzie dobrze rozwijać, to my się też będziemy rozwijać. Ale panie prezydencie, naprawdę serdecznie gratulujemy tej nagrody i przekazujemy najlepsze życzenia. A chcę Państwu powiedzieć, że mogę powiedzieć w ten sposób.
że obok pana prezydenta Waldemara Sowy ten tytuł otrzymali także m.in. pan profesor Marian Zembala i pan Jerzy Owsiak. Jeszcze pan pozwoli, panie prezydencie, chcieliśmy wręczyć z tej okazji wiązankę kwiatów. Zaskoczyć, bo nie spodziewałem się, że przy okazji waszego święta, bo to urodziny waszego zakładu pracy, ja też otrzymam wiązankę kwiatów. Dziękuję za pamięć, za te miłe słowa. Ja wczoraj na sesji mówiłem, że ten tytuł, który mi przyznano, lider z powołania, to nie, ja o to nie zabiegałem. To widocznie ktoś tam bacznie obserwuje, co się dzieje w naszym kraju, jakoś mnie tam wypatrzyli. Dlatego znalazłem się w gronie laureatów tego konkursu. Ale jakbym tak się zastanowił, dlaczego właściwie przyznano mi taki tytuł, bo wiecie, przyznano mi w takiej sferze działalność społeczna. Ja myślę, że w dużej mierze to dzięki wam, że to, co zrobiliśmy w naszym mieście ponad 7 lat temu, czyli powołaliśmy Zakład Aktywności Zawodowej, który okazał się tak dużym sukcesem, bo to naprawdę jest jedna z tych rzeczy, która nam się najlepiej w Żorach udała. I to myślę, że między innymi za Zakład Aktywności Zawodowej, który okazał się takim sukcesem, który tak się dobrze rozwija, to miałem szansę otrzymać taki tytuł. Więc należą się wielkie podziękowania wam wszystkim, panu dyrektorowi oczywiście. Przy okazji może też powiem, że działalność dyrektora naszego zakładu, pana Jerzego Krótkiego, została dostrzeżona i będzie uhonorowana w przyszłym miesiącu odznaką zasłużony dla województwa śląskiego. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby o tym powiedzieć, bo samo wręczenie będzie w przyszłym miesiącu, ale tutaj mi się w gronie wszystkich pracowników dobrze, żebyście usłyszeli o tym, bo właśnie na mój wniosek kapituła tej nagrody, działająca przy Sejmiku Wojewódzkim, taką odznakę przyznała panu dyrektorowi. Szanowni państwo, zakład się świetnie rozwija, a ja mam nadzieję, że również wy, pracownicy tego zakładu, tak to odczuwacie, że jesteście cząstkami tego sukcesu, że to jest też wasz sukces osobisty, że wy się rozwijacie, wasza kariera zawodowa się rozwija. Tutaj słyszymy co roku o tych osobach, które podnoszą kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności i to jest bardzo, bardzo sympatyczna i bardzo wzruszająca część tej uroczystości, kiedy słyszymy, że kolejne osoby włożyły wysiłek w swój osobisty rozwój. A to dzięki waszemu staraniu, wysiłkowi może lepiej funkcjonować cały Zakład Aktywności Zawodowej. Mamy spore plany z rozwojem waszego Zakładu Aktywności Zawodowej i także myślę, panie dyrektorze, że te 104 osoby, które będą zatrudnione pod koniec tego roku, to jeszcze nie koniec i w następnych latach będą następne, mam nadzieję, dobre pomysły, które spowodują, że będziemy mogli jeszcze więcej miejsc pracy utworzyć dla osób niepełnosprawnych i przy okazji oczywiście dla innych osób. Wy macie co roku taką okazję do świętowania, do zabawy. Ja mam nadzieję, że tam dzisiejsze popołudnie i może wieczór będzie kolejną świetną okazję do tego, żebyście spędzili go jak najprzyjemniej, w jak najlepszej atmosferze. Także bawcie się, to jest wasze święto. Dziękuję. Chcę panu podziękować za 7 lat współpracy. Dziękuję bardzo. Już dwa razy mówiłem dziękuję.
ale do 3 razy sztuka. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Bo powiem tak.